Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Jaszcząb, a to jest Gothic 2 Noc Kruka w trybie multiplayer. Słuchajcie, jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to zaraz na ekranie powinna wam się pojawić adnotacja, także serdecznie was zapraszam do oglądania, a my nie przedłużając wchodzimy w ten cudowny świat, jakim jest Gothic. W ogóle to moglibyśmy, kurde, spróbować przez morze się przebić i dostać w ogóle 5 stówek, nie? No dawaj. No, a czekaj, wilki zabijemy może, co? Tutaj są takie, kurde, czekają, aż ktoś się nimi zaopiekuje. Nie wiem, czemu one stoją w miejscu i się nie ruszają, nie? Pa. A ja nie mam tych wilków. A, no dobra, no ja mam i w ogóle się nie ruszają. Okej. Dobra. Ale masz bestię, nie? Polną. Dobra. Jakieś animacje są spierdolone w tym tej kooperacji tutaj. Dobra. No, słuchaj, ja jak graliśmy w kroniki, to miałem podobnie. Tak? Przez całe kroniki różne rzeczy się dziwne działy, no ale jak się wydarzyło. Wierdziłem, że to dodaje jeszcze większego klimatu Gothica. Jeszcze bardziej drewniana ta gra jest wtedy. Czekaj, a jak się przedostać przez morze? Tam chyba trzeba przez te jaskini, koło jaskini. A nie, czekaj, tak? Tam? No bo nie widzę innej opcji. Dobra, czekaj, zapiszę sobie. Tu chyba będzie za wysoko, co? Żeby zaskoczyć. Chociaż... Chuj, próbuj, mi się udało. Tylko nie tak. Aha. Dobra, czekaj, podniosę cię. Tylko nie zgiń, bo ty masz 1 HP. Nie. Ja cię nie podniosę. I słyszę to za sobą. Dobra, jesteśmy szybsi. Dawaj, ale dawaj, wiem, czy... dawaj, bo dawaj. Wydaje mi się, dawaj, że dawaj. Tutaj nie ma przejść. W sensie tu są jaskinie, ale tylko tyle. Nie wejdziemy na. A tu? Zobacz. O, o, wygląda spoko. Dawaj. O, no i elegancko. Tylko, aha, dobra, bo tam jest plaża, więc nie da się tam zeskoczyć. Czekaj, kurna, zaciąłem się. No nie. Się zaciął. No a dobra. To jest plaża. O oh, fuck. Bo ten mod podobno nie lubi. Kurwa. Kodów. Zajebałem co? Się. A da się tu wejść na tą skałę, czy się spada? No właśnie, ja próbowałem i spadłem. Muszę wczytać teraz. Chociaż nie wydaje mi się, żeby to zadziałało. Ale może. Robi się stromo. Bez kitu. Jest, dobra. Nie! Kurwa! Spadłem. A ty poszedłeś dalej? Powiedz, daj mi znać, jak dojdziesz do końca. Doszedłeś do końca? No, dobra. Znaczy ja się tam poślizgnąłem chwilę, biegłem na samym takim jakby na samym krańcu. I się poślizgnąłem, ale zacząłem biec z powrotem normalnie, więc... Dobra. Dobra. O, dobra, faktycznie, ja też tak zrobiłem. Dobra. Jest git. Idzie do końca, musisz tam zejść na taką niższą półeczkę. O tu. I później, i tu musisz tu też schodzisz normalnie. Tu możesz zejść. Tam przed tobą ten trójkącik, to możesz ten stromy. Tu możesz iść i tu musisz przeskoczyć na drugi ten. Dobra. O, i git. He, zajebiście. Lares, nagródź mnie za mój spryt. Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz? Przypłynąłeś tu? To niezły sposób na ominięcie strażników przy bramie. Hej, jesteś Lares, już przy Laresie? Jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z doliny, razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz Lee, prawda? Oczywiście, że pamiętam Lee. Więc wydostałem się z nim z kolonii, zaraz po tym, jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Dobra, muszę się skontaktować z paladynami. Rozmawiacie z paladynami. A czego od nich chcesz? Posiadają potężny amulet zwany Okiem Inosa. Muszę go mieć. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Znajdę jakiś sposób. Jasne. Jeśli chcesz się przymilać mieszkańcom, albo zostaniesz chłopcem na posyłki w straży.
Czy wiesz, dlaczego tu są... Nikt nie wie na pewno. Większość ludzi uważa, że to z powodu orków, ale ja mam inne zdanie na ten temat. To ma pewnie coś wspólnego ze starą kolonią Karno. Powiedz mi coś o Lee i jego najemnicy. Co konkretnie chcesz wiedzieć? Dobra, mam się go pytać teraz, jak dostanę się do gospodarstwa, bo on będzie chciał nas chyba zaprowadzić. To dość proste. Wyjdź z miasta wschodnią bramą i idź drogą na wschód. Mogę wskazać ci drogę. Na razie z nimi nie gadamy. Nie, na razie nie. Możesz mnie czegoś nauczyć, dobra. Dobra. Co dalej? Musimy omijaj, bo... A co ty, no teraz jest dwóch, no to co? Czekaj, save. I go kurna klepiemy. No oczywiście, że tak. Dobra. Czekaj, tylko ja nie mam żadnych rzeczy. Hej, nie znam cię. Czego tutaj... To sobie załóż jakiś tam, nie wiem. Ty, a gdzie są? O, jest, dobra. Dawaj, gadaj z nim i go kurna bijemy. Pamiętam, że ja go na pierwszym poziomie bez niczego położyłem kiedyś. Tak, dobra. Masz coś przeciwko? Nie masz tu czego szukać, kurduplu. Za mało masz problemów? Za mało masz problemów? Jasne. Problemy to moje drugie imię. Broń się, kurduplu. Jak razem broń wyciągnął. Dawaj go, kurde. Zobacz, jego można łatwo, kurde, omijać. Nawet. Jak to szarża. Co za brud. O nie, zdechłem. Coś ty zrobił. Oni zrobią sobie krzywdę. Daj z siebie wszystko. Dobra. Daj z siebie wszystko. Ja nie jestem dobry w bijatyki w gotiku. Uderz go. No on się tak zacina momentami. No dalej. No, animacja uderzenia mu się zacina. Dobra, czekaj już. Ale ja nie wiem, czy tobie nie będzie, czy nie będziesz miał innego dialogu z nim przez to, że on cię położył. Ale dobra. Teraz będzie zabawnie. Byłoby ciekawie. Co za brutal. O, leży, dobra. Dobra, jak się to robiło? Ale tam wszystko, dobra. Dobra. I co, kurluplu? Niech wstanie. Właśnie, może ja sobie zamienię i zrobię altem zbieranie rzeczy. A, tylko to w ustawieniach tamtych, nie wiem, gdzie to się zmienia. No już dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chce? No i co, możesz z nim gadać? Wiesz, Tak, już wygrałem. No już dobrze, wygrałeś. No dobra, no to fajnie. Co muszę zrobić, żeby zdobyć taką zbroję jak twoja? Co muszę zrobić, żeby zdobyć taką zbroję jak twoja? Co takiego? Nawet co takiego? Nie jesteś członkiem straży. Nie jesteś nawet obywatelem. Skąd ci przyszło do głowy, że mógłbyś założyć zbroję... Striggerowany. Tylko kilku... Striggerowany. Dobra. Dobra, wszystko. Nara. Dobra. Mamy... Te jakieś zaklęcia do otwierania zamków albo wytrychy? Uzurisa można kupić. A wytrychem no to nie otworzysz, bo nie umiesz chyba, nie? No tak. Jeszcze. Uzuriska można kupić sen i można ten. I można splądrować. Trzeba. Ale to przecież można, bo one nie są zamknięte, nie? A, znaczy nie, one nie są zamknięte, ale chodzi mi o sen, żeby uśpić tego typa, ale tam się da chyba inaczej wejść, chodź. Nie, no, no ten, trzeba przez mur przeskoczyć. I tam zbrojki są. No tak, 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 no. Czekaj, tylko... Tu wskakujesz. Tutaj, no. A nie, czekaj, nie tu. Tak, i teraz na dom. Jakoś chyba trzeba, czekaj. Kurde, no, dobra, nie wiem, to nie czy nie tak. Ta, z tej strony, chodź. O, dobra. Ty, zajebiście. Teraz się nie spierdolić stąd. Dobra. Prawy klik i do widzenia. W takim razie. Hello, Bosper. Bosperro. Witaj w moim sklepie, nieznajomy. Jestem Bosper. Wyrabiam łuki i handluję futrami. Co cię sprowadza do Korini? Szukam pracy. Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Poprzedni zrezygnował 2 dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu? No ja przydał. Cóż. Mogę cię nauczyć, jak się obdziera ze skóry zwierzęta. Dobrze ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesie. Ech.
Dlaczego twój czelad... Powie... Dobra. Czy chcemy być u niego czeladnikiem? Chyba tak. U niego? A u kogo? Muszę... Tam wiem. Musiał... U kogo byśmy chcieli? Ja to... Znaczy możemy, bo ja zawsze brałem Harada. Po prostu zawsze. A, okej. Okay. Bosper płaci dobrze. Bardzo dobrze nawet. Dobra. Jeżeli będziemy iść pod łuki. Znaczy jakby... wydaje mi się, że takie decyzje w stylu... no nie wiem, właśnie takie kluczowe dla jakiejś tam fabuły, to na pewno musimy podejmować takie same, ale nie wiem, czy w kwestii czeladnika też musimy podejmować takie same. Dobra, ja nigdy nie byłem u niego, więc spróbuję. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Zanim cię przyjmę. Dobra, co mam dla ciebie zrobić? Co mam dla ciebie zrobić? Nauczę cię, jak obdzierać ze skóry zwierzynę, a ty mi przyniesiesz, no powiedzmy, pół tuzina wilczych futer. Wtedy będę wiedział, że opanowałeś swój. Dobra, to możemy w sumie... Jeśli nie zajmie ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie, to cię przyjmę. Dobra, naucz mnie, jak obdzierać zwierzynę. To możemy... A, no jak z Bartokiem pójdziemy, to sobie... czekaj. A, dobra, ty pijawko. Spokojnie, nie twoje złoto miałem na myśli. Ale... Właściwie chodzi mi o moje. Greta, bratanica stolarza, od dawna jest mi winna pieniądze. Ta mała lisica kręci się po okolicy w nowych ciuszkach, a to znaczy, że ma pieniądze. Wywległbym jej te pieniądze z gardła, ale mistrz Torben, stolarz, to bardzo wpływowy człowiek. Załatw mi te pieniądze, to ci pomogę. No dobra, gdzie ta Greta? A, dobra, jest wiem, gdzie ta Greta. Żeby zdobyć dodatkowe 100 sztuk złota, trzeba najpierw pobić Gritę i zabrać jej 100 złotych. Mhm. A potem z nią pogadasz? Tak, tylko nie wiem, czy nie trzeba najpierw powiedzieć jej o tym, że jest winna jej tę kasę. Tak? Tak. Zda. Czekaj, dobra. Się... Nie widziałem, że tak się da. No dobra, no to lejemy ją. Czekaj, pogadam z nią najpierw. Mądra decyzja. Słychać. Dobra, koniec. Ale o czym ty chcesz z nią gadać? Jebać. Co tu się stało? No, 100 sztuk złota. No dobra, stówka. I teraz co? I teraz czekamy aż... A ty, a oni nie będą nas, kurde, nie dostaniemy grzywny od Andre za to? Przypadkiem? Nie ma świadków. No, nie wiem. No dobra, i co? I można z nią pogadać? Jesteś lord... Nie, nie da się. Czekaj. Można. Ja nie mogę. A nie. Ona mi mówi, jesteś brutalnym oprychem. Tak, dowie się. Kurde, jakiś był sposób. Może trzeba było ją uśpić? Uśpić? Coś. Po co? No, może chodzi ci o, ten zwój z tej niepamięci na niej użyć? No może. Ty, to chodź, pójdziemy po ten zwój. Tylko, że ten... Ty, a może da się zrobić w ogóle to zadanie z tym zwojem? O Jezu, jeszcze ten. Dobra. Że ten, że to zadanie z tym zwojem niepamięci może da się wykonać na niej. Chociaż szczerze to mi się nie wydaje, ale kurde, nigdy w życiu tego nie próbowałem. Ja bym spróbował to tak zrobić. No dobra. Może będzie dodatkowa kasa wtedy. I też zadanko wykonane od tego gościa. No. Ale beka będzie. Hej, ty! Jest to. Może to tak właśnie trzeba. Dobra, zrobić. Co z tego? Co będę z tego? Mógłbym cię nauczyć przygotowywać różne miksy. Znam przepisy na SN. Dobra. Powiedz mi więc. Zaklęcie. Jak na razie. Dobra, wymazywanie. Nie. Dobrze. Dawaj, zaklęcie. Czekaj sobie wyposażę, gdzie to jest. Gdzie są czary? Tu są czary. Pod czwóreczką. No dobra. I teraz trzeba ją, nie wiem, pobić, tak? Pobić? Użyć zaklęcia i potem z nią pogadać. Tak, żeby dawała kasę. To nie wiem, czy... No dobra, no spróbujemy. Nie, trzeba się przespać, bo Mateo idzie spać. O, nie. A dobra, dobra. Za blisko. Za blisko? Dobra. A można spać? Dobra.
No dobra, o Harada, kurna, chodź. O, nie ma miotły. I co, tłuczemy ją najpierw? No dobra. Zacięła się, czekaj, ona ma 1 HP u mnie. Ale zwój to ona jak się podniesie chyba dopiero. Ej, dlaczego ona u mnie stoi? A podniosłeś jej rzeczy, wziąłeś rzeczy jej? No tak, dobra, dobra, dobra. I teraz czekaj, i teraz zwój. Tylko muszę poczekać, aż ona wstanie. O, teraz wstała. Wstała? No. Dobra. Dobra. Zobaczymy, czy się udało. Chwila. Ciała. Przysyła mnie Mateo. Wciąż jesteś mu winna złoto. Chcę dostać pieniądze. Niby Abikir. Dobra, sprzedajemy graty. Ty, to teraz pytanie, czy nam zaliczy misję u tego typa? U tego czarodzieja, maga, kurde, hipnotyzera. Czy nie zaliczy? I czy w ogóle możemy kupić od niego jeszcze jeden taki zwój? No bo... Jest za co teraz? No bo to z Valentino chyba była misja. Jakby, nie? Że na nim trzeba było tego użyć. O, użyłem da się. Z twoim zaklęciem. Ale jaja. Dobrze, dobrze. I co? Zadziałało? Tak, czekaj, zadziałało. Co? Doskonale. Jeden mały krok teraz mogę cię nauczyć paru rzeczy. Nie zaliczyło mi chyba tej misji. Dlaczego? Czy zaliczyło? Eksperyment. Pobity nie będzie na... Mamy próbować nowe... No, nie mam tego zaliczonego. Ale... Ale możesz z nim gadać? Powiedziałeś mu, że eksperyment się powiódł? Powiedziałeś, że eksperyment się powiódł? Powiedziałem, że to do eksperymentu. No. Spytał, czy się udał. No. I że jeśli potrzebuje czegoś, żeby tam przeklikałem. Spróbuj jeszcze raz. Wczytaj grę i spróbuj jeszcze raz. No bo mi zaliczyło. Kurde, czego to się człowiek może nauczyć jeszcze, nie? Dowiedzieć. Oto twoje 100 sztuk złota. I co? Robiła jakieś problemy? Nic, o czym warto wspominać. Świetnie! Dotrzymałeś swojej części umowy. No dobra. No dobra, pomóż mi zostać czarownikiem. No dobra, to może torbenik. U mnie te animacje są tak spierdolone momentami. Chwila. A, nowa twarz. Nie jesteś z Korinis, prawda? Czasy nie są dobre dla podróżników. Wszędzie bandyci, nie ma pracy, a teraz jeszcze chłopi się buntują. Jakie wiatry cię tu przywiały? Szukam. A teraz pracy. Znowu nie jestem bezimiennym, tylko jestem tym stolarki. Jakimś gostkiem. Jedyne, po tym jak się połączyliśmy jeszcze ponownie. Spalić ogień. A wiesz coś o ślusarce? No cóż. Wybacz, ale nie będę i nie mam... A co jeśli chciałbym zostać czeladnikiem u jednego z pozostałych mistrzów? Dobrze, dam ci moją zgodę, ale najpierw postaraj się otrzymać błogosławieństwo Bogu. Powiedz, czy jesteś człowiekiem wierzącym? Tak, jestem pokornym sługą, mistrzu Torbenie. Potem idź do Watrasa, kapłana Adanosa, i poproś go o błogosławieństwo. On ci powie, gdzie znajdziesz kapłana Inosa. On też niech cię pobłogosławi. Kiedy już otrzymasz błogosławieństwo Bogów, zagłosuję na ciebie. Dobra. Miałeś kiedyś czeladnika? Owszem. I to całkiem niedawno. Co się stało? Nazywa się Elwrich i jest moim siostrzeńcem. Dobrze pracował, ale nagle przestał się pojawiać. Gdzie on jest teraz? A skąd ja mam wiedzieć? Cały czas kręcił się przy tym plugawym burdelu w porcie. Nie zdziwiłbym się, gdyby w tej chwili zabawiał się tam z jedną z panienek. Otworzyło... Weź przybliż trochę mikrofon sobie. Jak możesz. Mam super blisko. O, teraz. Bo mi się raz w życiu chyba to udało. Nie pamiętam totalnie, jak to się robi, żeby otworzyć tą wieżę, gdzie siedzi ten typek. Jak dawno już go nie widziałem? Pewnie ze 2 tygodnie. No, ale to się robiło chyba... Czekaj. Jak to się robiło? Bo to klucz ktoś miał do tego chyba, nie? No właśnie, tu chyba jest ta wieża i tu siedzi typek zamknięty. A nie przy bramie przypadkiem? Albo przy bramie. Albo tu, albo tam gdzie jesteś.
Możesz mnie spłaciły, jednak nie mogę. Ile? No i ja raz w życiu chyba mi się to udało. No dobrze, ale nie na wiele ci się przyda. Może to jest coś związanego z gildią złodziei. Może on faktycznie jest tutaj. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzy. Ja nie pamiętam, w której wieży on siedział. Dobra, Watras, dawaj tutaj. Chwila. Połóż tam nie swoje dłonie. Adanosa będzie z tobą. Kim jesteś? Nazywam się Watras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. O, co mogę? Błogosławieństwo. Błogosławieństwo. Gdzie to jest? Dobra, później z nim gadamy o tych rzeczach ważnych. Dlaczegoż miałbym cię pobłogosławić? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Dobra, teraz do tego z błogosławieństwem. Dobra, czyli to... Czekaj. Czyli to później z nim gadamy. O tych rzeczach. O, co to jest? Nas tylko skończy. Jak nasz? Nie. Wiele straszliwy... Strachliwy złodziej. Poszukiwany jest z uwagi na wielką kradzież drogocennych wartości majątkowych. Ostatnio widziałem... fajne. No dobra. Ciekawe, ciekawe. 750 za niego. No to sporo siana. Fajne, fajne. Fajne, fajne. Dobra. A u niego trzeba... A u niego też jakiś trik był chyba, nie? Co mogę dla ciebie zrobić? Pragniesz skierować modlitwę do Inosa, czy też chcesz złożyć niewielką ofiarę w złocie dla naszego kościoła? Przyszedłem po błogosławieństwo. Przyszedłem po błogosławieństwo. To dobrze, to bardzo dobrze. Z pewnością zechcesz zasilić święty kościół Inosa jakąś skromną sumką. Właściwie to potrzebuję twojego błogosławieństwa. Trzeba wyrzucić złoto i wtedy mówimy, on wtedy patrzy i wie, że jesteśmy biedakami, czy coś takiego? Tak. A mi się wydaje, że to i tak nie przejdzie. Chyba przejdzie. Dobra. Ale ja już z nim pogadałem, nie wiem czy teraz. Ale... Jak się wyrzucało? Ale gadałeś z nim jakby o ten? Chwila. Dobra, ile wynosi przeciętna ofiara? Ile wynosi przeciętna ofiara? To zależy od twojego stanu majątkowego. Panie, nic nie mam. A może trzeba zdjąć zbroję w ogóle, żeby zobaczył, że jesteśmy biedakami. Nie należy do bogaczy, co? Zostaw sobie te parę monet. Aha, i nie dał, tak? No. Chciał. Nie mam przy sobie wystarczająco dużo złota. To nie ma znaczenia, synu. Aha, nie da się. No dobra. A może jakoś inaczej się da? Chociaż nie wiem. No. A może da się jakoś mało, mniej tego złota? Nie wiem. Ej, jakoś, gdzie to moje złoto? To, okay. Ej, ja wziąłem twoje złoto. Nie, ja mam swoje. 514 miałem i wziąłem. A ja wziąłem 514. Gdzie jest moje złoto? Wziąłem 514 złota tylko. No to moje było. No, a gdzie jest moje 1200? No nie gadaj. Ja nie widzę twojego złota. Ja też nie. Ja, PD. Może się złączyły. Co? Nie. Czytuję, chuj, nie ma. Nie. Ale akcja. O kurde, muszę znowu zrobić tego Ignaza. O kurwa. Ej, nie. Ale jak? Czekaj. Dokładnie 514 wziąłeś. Tak, a miałem 1260 ileś. No to coś się skopało. Ewidentnie coś się skopało, kurde. Coś się skopało. Wydaje mi się, że... O kurde. Dobra, wilk jest widzę tutaj już troszkę trudniejszy. A ja jestem jakiś nieśmiertelny, czy co? Bo on mnie chyba... A nie, dobra. Myślałem, że on mi nic nie robi. Tak czasem miałem.
Że niby mnie trafia, ale mnie nie trafia. W sensie, że nic mi nie robi. Dziwne. Trudniej się celuje, no bo trzeba ręcznie celować, ale przynajmniej pociski wchodzą. A nie da się wyłączyć tego wolnego celowania, kurde? No ale... Może się da wyłączyć. Mnie by to wkurzało. No chyba, że jest ładnie zrobione i faktycznie wszystko wchodzi, no to wtedy nie. Wiesz co, no wszystkie trzy strzały mi weszły, które strzeliłem. A, no okej. Ale jakoś chyba dużo ci, łatwo ci te strzały wchodzą. Czy niekoniecznie? No, czy trudniej się celuje, nie? No bo... Ale chodzi mi o to, czy jak przycelujesz, to czy trafiasz faktycznie, w sensie, czy zadajesz obrażenia, no bo w no, podstaw... Pół życia wilkowi zabrałem. Bo normalnie jest tak, że to czekaj, jednak patrz, nie jest tak... Strzelę w goblina? No. Kurde, czekaj. A widzisz, nie da się go trafić tak, jakby tak łatwo. Musisz mieć tam włóki trochę wrzucone, nie? Nie, ja po prostu źle przycelowałem teraz, wiesz? A, no dobra. Czekaj, leczonko. Czekaj, no spróbuję tego strzelić. Tu był chyba kiedyś goblin, nie? Nie ma? Był. Na schodkach, no. Nie ma go. No to izda. Dobra, mostkiem chyba nie idziemy, bo to kurde samobójstwo w tej chwili. A gdzie jaskinia jest? No tam jak się idzie na farmę. Dobra. No to przy okazji skóry tam zdobędziemy. Nie można spamować strzałami, nie? Ale... Czyli, że łatwiej, lepiej wchodzi, jak się nie spamuje. W sensie, że się przeczeka sekundę, tak? Kurde, nienawidzę tych kretoszczurów. Ej, tu jest jakiś kurde wielki. Co to jest? Gruby kretoszczur. Bubr, kurwa. Fucken. Patrz na niego, jaki kurde tłuściutki. Pewnie tak jak Warholas, że ten... Że może da się, wiesz, jakieś nagrody za ubicie specjalnego stwora. Może, nie wiem. O, żuwaczka. No i proszę, już jest kolejna żuwaczka. Nie ucierpiałem. O, wilczykieł, a wilczykieł można nosić na tym poziomie? Nie. Dobra, czy pytanie, czy chcę tam wchodzić, czy nie? Chcę, tylko się uleczę. Dawaj, ilu ich tu jest? A, dwa. Kreto szczurzaki. Dobra, to jest pewnie pozamykane jedno i drugie. Nie znam się na otwieraniu. No to lipa. No dobra. Zapisik. A w tym, w kretoszczurze była jedna strzała, bo w niego strzeliłem. Hej, co się ciekawe. Dzieje? Co się dzieje? Popatrz tylko pod most, a zrozumie. Coś takiego widzę pierwszy raz w życiu. Czemu nikt nie przepędzi tych obwiesiów? Co się stało? Jechałem do miasta z moimi pomocnikami, kiedy nagle ni stąd, ni zowąd wyskoczyli na nas uzbrojeni bandyci. Na szczęście umiem się bronić, bo podzieliłbym los pozostały. Kto cię napadł? Bandyci! Któż by inny? Czają się w pobliżu tego mostu. Kiedy ktoś chce przejechać, wpada w ich sidła. Wiedziałem, że most jest mało bezpieczny, więc chciałem się przeprawić pod nim. Ale widzę, że mieli wielką chrapkę na moje towary. Ci dranie skoczyli na nas z mostu. Prosto na wóz. Powinienem był próbować przekraść się pod osłoną nocy. Ten sprzęt pod mostem należy do ciebie? Tak, wózek, towary, wszystko! Znalazłem trochę tego po drodze. Możesz sobie zatrzymać te bibeloty, nie są dużo warte. Jedyną naprawdę cenną rzeczą były trzy kamienne jesteśmy tabliczki, chyba za słabi jeszcze na razie na to. Oczywiście zrabowały.
Kamienne to... Jeden z miejskich magów wody chciał je ode mnie kupić, a ja obiecałem mu je dostarczyć. Muszę je za wszelką cenę odzyskać, inaczej moja reputacja legnie w gruzach. Czemu ten mag... Powiedział, że pod... Czemu... Nie... Nie zwróć, ale jest tak, kiedy... Jeśli znalazł... Dobra, jedną można mu oddać. A to tą, którą od Kertasa wzięliśmy. No i dobra, resztę to się odzyska później. Dobra. Gdzie ta jaskinia z posągiem? No, z Gregiem musimy pójść. A to tam. No. O Jezu. A Grega Nimo. Czemu go nie ma? Czemu? Czemu go, kurde, nie ma? Trochę lipa. O, listy gończe tu są jakieś. Jeszcze. Rek, deserter, oskarżony jest o wstawienie się za skazańcami podczas powstania mającego miejsce 10 lat temu w Goliczej Dolinie. Teraz sympatyzuje z orkami. Ślepo próbuje... Próbuje ślepo szkodzić rodzajowi ludzkiemu. Oznacza to, że czyha na nowicjuszu przy drodze kosztorny miasta. Co to... Co się... Co? Ale jak to? A ten drugi? Detmont zawodowiec. Wykwalifikowany morderca. Odebrał życie pewnemu szlachcicowi, gdy ten nie chciał mu wypłacić obiecanego wynagrodzenia. Niepewności co do jego aktualnego miejsca pobytu należy przyjąć, że rezyduje z dala od miasta portowego. 5 tysięcy za niego. No to musi być jakiś kurde hardcore. Skoro taka kasa za nich jest. Jestem straszliwy złodziej, a na farmie Akila. Tak, a tam farma Akila nie jest tutaj? No farma Akila jest tam, jak się pójdzie tym mostkiem. Właśnie. Dobra, spróbujemy te gobliny zrobić. Wilk. Wyciągamy po jednym. A nie, to wilki się nie da wyciągać. No nie, one będą razem niestety. Kurde, nie mogę coś... Dobra, się muszę podleczyć. Leczonko! Żarcie! Że smażyliśmy to całe mięso, kurde. To. Dobra. No to teraz się okaże, czy jesteśmy na tyle mocni, żeby kurde się... pozabijać. Kurde, te gobliny tutaj. A to są czarne czy zwykłe? Będą czarne też. Niestety. Właśnie, tu jest pies pogrzebany. Ale on ma 20 HP, dobra. To nie będzie tak trudno. Gorzej będzie z tymi czarnymi. A, tu jest jeden. Dobra, tu jest w sumie trzech, z czego jeden to czarny. No i dobra, jest git. Dawaj. Dawaj, dawaj go! Nice! Ale się kurde. Ale dużo zabrał. No, on mocny jest, kurde, mocny. Czekaj, się uleczę. Leczonko, cyk. Dawaj kiełbachę. Kiełbachę. I jeszcze raz zapiszę. Bo tu nie ma co, to nie są przelewki. Panie, tu nie są przelewki z tymi goblinami, no. No ale we dwójkę, we dwóch, no to jest dużo łatwiejsze, no. Nie oszukujmy się, dużo łatwiej jest. Jednak. O kurde, tu jest ich sporo. No ale trzeba jakoś... Kurde, bele! Co się dzieje? Zaraz zginę. Ej, dobra, git. Tylko 14 HP mi zostało. Dobrze, że mamy te skórzane pancerze, bo to by kurde była lipa w chuj. Jakbyśmy ich nie mieli. Dobra, tam dalej jeszcze są. Wiesz, no, jak już mało ich zostało, może jedno, drugie i ten co zginie, to
Dobra, dwóch zostało. Zajebiście. Ale... Zastanawiam mnie, który ten który cwaniaczek miał ten, ma ten posąg. Posążek Inosa. Czy już podnieśliśmy przypadkiem? Czekaj. Mamy cenny posążek Inosa, zajebiście, dobra. O. Można przy okazji wykopać skarb tego Grega, zobaczyć później... Gdzie on jest? Gdzie jest ten posążek? No ja podniosłem z jakiegoś goblina. On jest w zakładce pozostałe, no w ostatni. Nie mam go. No to musisz, no to któryś goblin go ma. Na pewno. Pewnie czarny. Myślisz, że te rzeczy będą, jak z Gregiem później przyjdziemy? No właśnie wykopaliśmy jego skarb. Tylko musimy zapamiętać, żeby tego Mieszka komuś nie sprzedać albo go nie otworzyć. Chyba, że można go otworzyć i on wtedy bierze złoto zamiast tego Mieszka, nie? Wiesz, o co chodzi. Dobra, jest cenny posążek. No i dobra, jest gitarka. To chyba możemy teraz wracać do Darona. Zobaczymy, czy... No bo... Ten posążek jest potrzebny do wykonania tego ułatwionego wejścia do klasztoru, nie? Żeby tej owcy nie kupować i tak dalej, tylko wtedy się daje tą posążek. I wtedy Daron mówi, dobra, Luz, wchodź. Idź. Idź i bądź nowicjuszem, czy coś tam. O. Ej, czemu on mnie zaczepił? Duchy ode mnie chce. Ode mnie też, ale w ogóle było tak, że ja do niego podszedłem, on mi nic nie powiedział, w ogóle nie wiem, co on powiedział i mam tylko opcję, masz tu 100 sztuk złota i wpuść mnie, albo koniec. Koniec i wskakuję do wody. Nie będę ci płacił gnoju. Ja się trochę boję, bo jestem bardzo blisko bramy i ja się boję, że jak kliknę koniec, to mnie będzie atakował. A czekaj, dobra, dobra, chuj, koniec. Dobra, nic się nie stało. Jakby... Nie będę mu płacił, kurde. Co jest? Ale nie trzeba mu płacić. Zobacz. Co? Jak to? No ja se po prostu wszedłem. Nie wiem, czy mi się uda. Coś się musiało zbugować, bo ja kliknąłem koniec i se wchodzę na luzie. Ja nie mogę. Nie możesz kliknąć koniec? No, czekaj, źle piszę. O ja pierdziele, co tu się dzieje? A dostałeś... Jeszcze raz wejdę i ten. No to próbujmy. Próbuj, znaczy, z tym wyciągniętym mieczem. Ja nie wiem, czy w dwójce to działa. W dwójce wydaje mi się, że ten trik nie działa. Ale może, może jestem głupi jakiś, kurde, nie wiem. Próbuj, wyciągaj miecza i kurde, leć. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Nie da się, zaczepił cię. Stój! Już ty wiesz, o mnie też teraz zaczepił. W tym mieście nie ma miejsca dla... A dlaczego mieliby... No dobra, koniec i co? Kliknąłem koniec. Ja mogę kliknąć koniec i sobie po prostu wejść. Ja nie wiem, co chodzi. Jakby historia jest dziwna. A ten w ogóle z wyciągniętym mieczem tu stoi, nie wiem. Chyba się wkurwił na ciebie po prostu już. Co? Dobra. Przebiegł. No bo lepiej by było. Tamtej strony przebiegły mi. Kurde, ten ale jaja. No bo... Idę dać ten glade, no bo nie będą mnie wpuszczać inaczej. Ale nie powinniśmy już w ogóle musieć jakby... Nie wiem. Jakby no... Nie powinniśmy już w ogóle musieć nikomu nic dawać, bo przecież gadaliśmy z Lotarem. Jakby o co? Nie mam pojęcia.
Moim zdaniem to coś tutaj się zdrowo popierdzieliło w tym wszystkim. W tym całym w tej całej kooperacji tutaj różne dziwne takie rzeczy się dzieją. No dobra, to ja też mu dam. Jeżeli się da. Oczywiście. Pytanie, czy nie wiem, czy się... Zostaw mnie w spokoju. Ja nie mogę nic zrobić. Ej, serio? On cię zaczepił? Nie, ja z nim pogadałem. No dobra, no to ja nie. To ja z kolei nie muszę nic robić. Czekaj, chcę się przyłączyć. Masz tu zioła dla alchemika? Dobra, masz tu zioła. Dobra, Igi. Ja to zajebiście. Co? Co za? Co jest? Znowu mnie zaczepił. Ej, on cię co? Co się dzieje? O! Jaki? Co tu się dzieje w ogóle? No ale cię zajebał w ogóle, kurde. Nawet nie to, że cię po prostu powalił, tylko on cię po prostu zabił. Jakieś dziwne animacje w ogóle. Ja nie wiem, co on robi w ogóle. Co tu się dzieje? Dałem mu zioła. Nie mogłem mu dać glejtu. Dałem mu zioła. I mnie normalnie zabił. Jeszcze mi złoto zabrał. O kurda. Kiedyś, że... Dałeś mu zioła, on cię zabił i jeszcze złoto od ciebie wziął. No chyba tak. Ja, PD. O kurna, ty tu masz pecha. Ale dobra, to ja cię podnoszę. Ale nie mam złota. A, bo ty złota nie masz. Ale zapisałeś przed chwilą, przed tą bramą tam. To sobie tak, wczytaj. Tak. Przed bramą. Ja pierdziu, co tu się dzieje? Nie, nic się nie da od niego. Jakby. O, Kantar siedzi w powietrzu. Wciąż mi jesteś winien przysługę. Pora, no, żebyś spłacił swój. Zaczepił mnie, kurde. Czego chcesz? Chcę mieć z powrotem moje stoisko na targu. Sara mnie z niego wygryzła. Korzystała z niego już dostatecznie długo. Chcę, żeby zrezygnowała. A co ja mam z tym wspólnego? Dobra, wrabiamy go, czy Sarę wrabiamy? List, który musisz wsunąć jej do kieszeni. Potem pójdziesz do Andre i powiesz mu, że Sara sprzedaje broń Onarowi. Ona wyląduje dobrze w więzieniu. Dobrze zrobię to. Ty dostaniesz na... Dobrze zrobię to. Bystry... Jak mam go jej podrzucić? Oj. Pozwól, żeby pokazała ci swój towar. Dobra, jebać. A tu są też listy gończe jakieś. Tablica ogłoszeń, to za daleko. O, tablica jest. Ogłoszenie. W dzisiejszych trudnych czasach przestępcy zostanie nawiedzanie miasta Korinis. A, lista zbrodniarzy. Dobra. Jacyś nowi zbrodniarze. Hugo zabójca. Hugo zabójca. Poszukiwany Dexter. O. Skazany Dexter. Skazany za zabójstwo wiernego królewskiego stronnika. Brak danych wskazujących na miejsce pobytu. Ile za niego? Tylko 1000? Mało. Okej, długo krótko. No dobra, fajnie. Co? Co jest? Nie będę tego komentował, nie wiem co się dzieje. 50 sztuk musisz złota musiałem nowym, mu zapłacić. Który narobił w mieście sporo nie wiem za co, za kogoś pobiłem, ale nie wiem. Może za Gritę. Jeśli cię za to nie ukażę, wkrótce wszyscy będą robili, co im tylko przyjdzie do głowy. A więc dobra. Ile? 50? No dobra, trzeba zapłacić, no. A ty też? No tak, no ale to chyba za tą Gritę, nie? Może, no i tak 5. Ale przecież, ale chwila, no bo... Pobiliśmy ją, nie było świadków, użyliśmy niepamięci, a i tak musimy zapłacić. Ja nie wiem za kogo. Jakby tylko ją żeśmy tłukli. No. Ale i tak 5 dyk do przodu w sumie. Dobra, czyli co? Chcę odebrać nagrodę za przestępcę, tak? Ale czekaj, no przecież mamy Kantara wsadzić, tak? Co? Dobra. Kantar usiłuje się pozbyć Sary. Kupiec Kantar chce się pozbyć Sary. Sary? Tej, która sprzedaje broń na targowisku? Miałem podrzucić jej list, dowód na to, że Sara sprzedaje broń Onarowi. Rozumiem. Z radością wypłacę nagrodę za tego drania. Dobra. Mam ważną wiadomość dla paladynów. Dobra, to i tak nic nie da. W sumie. Dobra, trzeba... No dobra. O, zniknął. Zapisać. Dobra.
I u mnie w ogóle te ludki, nie wiem, u ciebie pewnie mają normalną animację ci strażnicy, nie? Z tam trenowania. A u mnie to oni jak po lodzie się ślizgają po prostu. Se obejrzę później. Obracają się, jeżdżą tak jak na lodzie normalnie, tak sobie. To będziesz musiał później zobaczyć normalnie. Dzięki serdecznie, że z nami byliście. Jeżeli materiał wam się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału. Ja się z wami żegnam. Do następnego. Nara!